Okej, mamy tutaj maty wykonane z drewna palisanto, okute w aluminium. Część osób mówi, że trzeba takie naczynko zaimpregnować przed użyciem, część mówi, że nie. Zdania są podzielone. W większości jednak ludzi mówi po prostu, że trzeba czymś potraktować to drewno, żeby tak nie chłonęło wody, ponieważ przy wysychaniu lubi sobie pękać, tak? Także drewno przepięknie pachnie. Nie jest to tanie naczynko na pewno, także warto chyba o nie zadbać. Jest to moje pierwsze palisanto. Był to prezent dla mojego taty i póki co jeszcze nie testowaliśmy yerby z tego naczynka, no bo właśnie chciałem to zaimpregnować. W środku jakieś tam kropeczki, chyba to żywica jest, są na drewnie. W każdym razie tak, przeczytałem wiele różnych artykułów na temat impregnacji tego drewna palisanto i doszedłem do wniosku, że wiem już, z którego sposobu chcę skorzystać, tak? Także póki co przemyłem tylko letnią wodą naczynko w środku, bo tam były jakieś pyłki, jakieś drobinki, jakiś kurz, także to zostało wypłukane letnią wodą i naczynko zostało odstawione, aż wyschnie. Także to był pierwszy etap. Drugi etap to jest nasmarowanie naczynka jakimś olejem, tak? Najczęściej jest polecany olej kokosowy i masło, tak? Spotkałem się jeszcze z whisky, z olejami słonecznikowymi, różne. Tak, ja wybrałem jeden sposób i przedstawię, jak to zrobić właśnie tym sposobem. Będę używał masła. I tak, jeżeli mamy drewienko, które jest nieokute, no to ten proces wypadałoby zrobić z dwóch stron, tak? Jako że ja mam drewno okute aluminium, to ten proces będzie tylko wykonany od strony środkowej, tak? Pokażę jeszcze tutaj bambila, to się chyba nazywa po polsku. Bambisza. Kupiłem też jakąś taką, że tak powiem, z najwyższej półki, z tego względu, że nie wiedziałem, czego się spodziewać, tak, po tej yerbie. To był pierwszy w ogóle zakup yerby, właśnie tego palosanto, pojemniczka i bombiszy, tak? Bombisza to się chyba tak nazywa po argentyńsku. W każdym razie składa się ona z trzech filtrów. Pierwszy filtr to jest filtr taki tutaj, który jest nacięty na rurce, to jest pierwszy filtr. Drugim filtrem jest taka siateczka i trzecim filtrem jest ta sprężynka, tak? Także piliśmy już przez tą bombillę i rzeczywiście się sprawdza, jakieś tam drobinki kurzu pojawiały się, aczkolwiek nic grubszego nie przedostawało się. Nie wiem, jak inne bombile się sprawdzają. Być może niedługo kupię swój własny zestaw i wtedy bym chciał raczej klasyczną bombilę łyżeczkowatą, także będę miał jakąś inną tą rurkę do porównania, tak? Póki co ta się sprawdza, ale w połączeniu z Palo Santo, nie lubię, jak w ogóle ludzie nazywają to Palo Santo, bo Palo Santo to jest tak naprawdę drewno w środku, tak? To się nazywa mate, czy matero po polsku. Także niech będzie to mate z Palo Santo w połączeniu z tą rurką. Jeszcze nie mieliśmy okazji pić z takiej kombinacji. Także nie wiem jeszcze, czy rzeczywiście ten aromat tego drewna przechodzi do naparu. Ale mam nadzieję, że już w najbliższym czasie będziemy mieli okazję. Problem jest taki, że yerba zawiera kofeinę, tak? Także wtedy akurat, kiedy jesteśmy razem tata i ja, no to są godziny wieczorne, tak? Także nie możemy za bardzo popić, bo po prostu później nie zaśniemy. Dobra, mamy tu jakieś masło. Masło, jakaś resztka masła w sumie. Pachnie jak masło. Lurpak, duńskie masło, 82%. No i tak, i wypadałoby to drewienko troszeczkę natłuścić. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak się do tego zabrać, ale wezmę jakoś troszeczkę tego masła i zacznę od ścianek.
to natłuszczać. Naprawdę nie wiem, czego się spodziewać. Nigdy czegoś takiego nie robiłem. Nie poprałem się jeszcze w maśle. No ale okej. W sumie chyba powinienem zacząć od środka. Upierniczę cały w tym maśle. Ale okej. Drewno jest w ogóle bardzo ładnie wyszlifowane, także nie ma jakichś tam chropowatych powierzchni. Ogólnie z tego, co czytałem, drewno Palo Santo jest strasznie twardym drewnem i rzeczywiście no, ma to sens, jeżeli po prostu ona, to drewno się napije wody i później ta woda odparuje, no to drewno po prostu się skurczy i wtedy pojawiają się pęknięcia, tak? Także sądzę, że w ogóle ten proces impregnacji to on powinien być powielany przez, nie wiem, co tydzień, co dwa, w zależności jak się często używa tego naczynka. Pachnie maślano teraz, tak? Ten zapach trochę został zabity, oryginalny Palo Santo, ale no ponoć później ten zapach znowu wychodzi, także mam nadzieję, że ten zapach nie został jakoś tam przytłoczony tym zapachem masła. Dobra, prawie wszystkie ścianki są tutaj pokryte już tym tłuszczem. No i to drewno ma ponoć ten tłuszcz po prostu wchłonąć, tak? Drugi etap też nagram, bo po wypłukaniu naczynka, czyli pierwszy etap, odstawić do wysuszenia całkowitego, no i później natłuścić właśnie masłem lub olejem kokosowym i zostawić na 12 godzin, tak? Czyli na drugi dzień jutro, mniej więcej o tej samej porze, będę właśnie przechodził do drugiego etapu, także kolejny film to będzie właśnie już z tego etapu kolejnego. I teraz zostało mi jeszcze tutaj denko samo do wytłuszczenia, ale mi niestety palców nie starcza, ale jakoś tam damy radę. Akurat na sam środkowy palec dosięga dołu. Pewno bym nie chciał tam tyle masła tego zostawiać, tak? Na karteczce, która przyszła z razem z zestawem yerby, było napisane właśnie ten taki najbardziej klasyczny sposób impregnacji, czyli smarowanie tym masłem przez dzień, później drugi, podsmarować jeszcze. Nie wiem, dużo zabawy było. Wybrałem jeden sposób, który wydawał mi się najbardziej logiczny i po prostu na niego się zdecydowałem. Dobra, mamy masełko w środku. Okej. No, tyle co wziąłem tego masła, to jest świat. Także masło sobie do jutra postoi. Później trzeba będzie to masło wypłukać ciepłą wodą. I kolejny etap będzie już w kolejnym filmie, co z tym zrobić. I oczywiście tak jak zawsze, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, bo ten film pewnie będzie wrzucony z kilkumiesięcznym opóźnieniem, jak się to Palo Santo sprawuje, czy pękło, czy nie pękło. Także śmiało proszę się pytać, chętnie się podzielę doświadczeniem. Dobra, ścianki są na pewno dobrze wysmarowane. Sporo tego masła jest, w sumie powinienem go wygrzebać, te resztki. Ale obawiam się, że to może być dosyć kłopotliwe. Dobra, drewno jest wysmarowane, aż za bardzo bym powiedział. Czytałem też, że te drewna po prostu pękają najczęściej przy zalewaniu gorącą wodą. Sam sposób przygotowania yerby w tym naczynku też ma wiele różnych sposobów, tak? W zależności po prostu od jakichś pewnie zakątków kraju są inne metody. Jak już, że tak powiem, premierowe parzenie tej yerby odbędzie się z tatą, bo to jest jego prezent, tak? Także picie po prostu yerby bez niego jakoś nie wydaje mi się być fair. Także zgubiłem swoją myśl. Często zdarza, jak się ma problemy z koncentracją. W każdym razie, być może, jeżeli zobaczy, że ten proces impregnacji działa, to może się zdecyduje też na własne Palo Santo. Zobaczymy, czy w ogóle będę pił tą yerbę, bo jakby ktoś nie wiedział, yerba ma też
oprócz swoich wszystkich zdrowotnych właściwości, niestety też posiada kilka rzeczy dosyć martwiących. Mianowicie yerba jest tradycyjnym sposobem suszona nad ogniem, tak? Jest dymiona, stąd też właśnie jej posmak taki dymny. No i niestety razem z dymem przenoszą się substancje kancerogenne, które występują w różnych innych rzeczach typu wędzone ryby, mięsa, grillowane rzeczy, także spożywanie w dużych ilościach może się przyczynić po prostu do rozwinięcia jakiegoś raka, tak? Krtani czy czegoś. Inni mówią, że to jest od gorącej temperatury, że to jest spowodowane od picia gorącego napoju. Zdania są podzielone, aczkolwiek no ma to sens, tak? Jeżeli dym po prostu osiada na tych liściach suszonych, no to jak najbardziej bym powiedział, że no to nie może być zdrowe, tak? Także jeżeli bym pił osobiście duże ilości yerby, no to bym się raczej decydował na taką, która jest suszona gorącym powietrzem, ale nie pochodzenia dymnego, tak? Nie jest rozpalane gdzieś tam ognisko i ten dym po prostu i te wszystkie smoliste substancje lądują na tych liściach, tak? Osadzają się także. Ale mówię, to już jest kompletnie inny temat. Dobra, naczynko zostało zaimpregnowane, nie mam zamiaru już tego więcej już tam smarować. Wszędzie masło na każdej ściance, powierzchni ściany jest, także powinno się teraz to ładnie wchłaniać. Jutro trzeba będzie to opłukać ciepłą wodą i kolejny proces impregnacji. I tak naprawdę jutro już będzie naczynko gotowe do picia, tak? Jest jutro piątek, także może będziemy mieli okazję spróbować napić się yerby właśnie z naczynka mate wykonanego z Palo Santo, drewna Palo Santo, świętego drewna. I zobaczymy, czy rzeczywiście ten aromat przechodzi do yerby, bo pierwsze wrażenie po piciu yerby było dosyć gorzkie. Zobaczymy, czy rzeczywiście ten aromat troszeczkę przechodzi i zobaczymy, czy w ogóle ten smak masła też jeszcze został, tak? No, teraz na pewno kompletnie już nie czuć tego pięknego zapachu Palo Santo, czuć jest masło. Także masło z czymś. Nie jest to brzydki zapach, aczkolwiek preferowałem słodkawy zapach drewna Palo Santo, także tyle, tak? Odstawiamy Palo Santo, niech sobie tutaj odpoczywa i tyle, tak? Zobaczymy jutro, jak wygląda proces impregnacji numer 2. GoPro, stop recording.